Witajcie widzowie, korzystam jeszcze z tych ładnych dni z takiej dobrej pogody. Wprawdzie już jest trochę późno, także w ogóle dzisiaj vlog troszeczkę później, sporo załatwień jeszcze miałem w Krakowie, ale przechodzimy do kwestii rajdowych. I zacznijmy od małej poprawki, sprostowania tego, co powiedziałem w poprzednim vlogu. Mnie się też zdarzają błędy, no zwłaszcza jak mówię coś z pamięci, a nie sprawdzam źródeł. Jednak jestem w tym WRC już troszeczkę lat i wiele mam wspaniałych wspomnień, ale czasami pamięć się też zawodzi, zatem sprostowanie Kylin Stromo, o którym Wspominałem w tamtym vlogu, oczywiście nie był nigdy pilotem Markusa Gronholma. Jest to też doświadczony pilot Jeździł z wielkimi, szybkimi finami. Między innymi pod koniec okresu, kiedy czterokrotny mistrz świata Tommy Makinen jeździł w Mitsubishi, przesiadł się na jego prawy fotel właśnie Kai Lindström, zastępując Risto Many Simakiego, z którym to Makinen zdobywał swoje tytuły. No i potem już do końca, do końca kariery Makinen'a jeździli razem w Subaru. Potem jeszcze przez kilka lat, już w XXI wieku Kyle Lindström był pilotem Kimiego Rajkonena, kiedy ten przez kilka lat startował w WRC, a jego ostatni angaż w ekipie fabrycznej to starty z Jucho Haninenem w 2017 roku. W pierwszym sezonie powrotu Toyoty do WRC, czyli w Yarysie WRC w 2017 roku. Jest to też oczywiście czynny zawodnik, coś tam sobie czasami startuje, ale w WRC już nie. Natomiast sam Boze, o którym wspominałem, czyli Markus Gronholm, swoje dwa tytuły zdobywał ze swoim de facto szwagrem, z którym mi się pomyliły nazwiska, chociaż nie są do siebie w ogóle podobne, czyli z Timo Raut i Ainenem razem jeździli od 1990 roku przez praktycznie całą wspólną karierę. No i e, cóż, nie wiem skąd mi wyszły te błędy, skąd mi wyszła ta pomyłka, ale jest tych fińskich nazwisk w rajdach sporo, czasem mogą się pomylić. Druga rzecz, którą warto jeszcze nawiązać do poprzedniego vloga, to rozwinąć tą planszę, którą wrzuciłem, bo podczas montowania Bloga, pojawiła się informacja, że Adrian Formo nie pojedzie w rajdzie Akropolis. Nie pojedzie w tym rajdzie, nie za karę, nie został odsunięty z jakichś tam powodów logistycznych, finansowych, za rozbicie auta czy coś. Nie jedzie w Akropolisie, ponieważ po prostu nie ma fizycznie możliwości naprawienia dla niego samochodu. Katastrofalny rajd Belgii zdziesiątkował auta M Sportu. Jednocześnie już jest czas wysyłania samochodów na rajd Nowej Zelandii transportem morskim. No i po prostu M Sport nie ma na tyle pum Rally One, żeby przygotować samochód. Dla Formo. Jego samochód po prostu nie zdąży być naprawiony, no i w związku z tym francuski kierowca musi pauzować. Zastanawiam się tak teraz, mi to przyszło, nawet nie mam tego w notatkach, czy nie mogli mu wystawić Fiesty Rally 2, tak jak Hutunenowi? Może to też by był jakiś sposób na to, żeby po prostu objeżdżał się w rajdzie, który, no, może. Zostać w tym WRC, może nie zostać. Trochę więcej o kalendarzu powiemy w przyszłym tygodniu, bo wiem, że tam też się FIA coraz bardziej już do tego przychyla, żeby ogłosić kalendarz na przyszły rok jeszcze pozostając w klimatach rajdu Akropolis, to odbyły się już testy. Testy odbyła między innymi Toyota. Jeździł Evans, jeździł Lapi i Lapi wypakował Jarisa poza drogę, na szczęście niegroźnie. Testy udało się dokończyć kolejnego dnia po naprawie auta, a nie jedynie GR Yaris miał okazję być w rowie, bo w rowie była też Puma podczas testów i to Puma prowadzona przez arcymistrza Aleba. No więc trochę tych przygód było przy tej okazji testów przed rajdem Akropolis. Zobaczymy jak to się przełoży na sam start w rajdzie jeszcze w WRC pozostając na chwilę No to Hyundai Motorsport ogłosił skład na Nową Zelandię Obok Ojta Tanaka, Tiarego Villa, zobaczymy Oliwiera Solberga A my teraz jeszcze wróćmy do Belgii na jedną kwestię A mianowicie nie milkną echa tego co zrobił Juha Kankunen Czterokrotny mistrz świata, jeden z moich ulubionych kierowców wszechczasów Który pilotowany przez prezesa Toyota Akio Toyode Jechał GR Yarisem H2, czyli napędzanym wodorem jako samochód funkcyjny, jako zerówka, część OS-ów. Samochód ten wzbudził ogromne emocje, bardzo się to podobało kibicom. No i Toyota bardzo napiera na to, żeby rozwijać technologię wodorową, jako tą najczystszą, czystszą od elektrycznej. Bo nieważne, czy weźmiemy Toyota Mirai, która jest de facto elektrykiem, ale ma malutką baterię, taką jak w hybrydzie. Ciężka ta bateria nie jest i w, w procesie hydrolizy wodoru zapewnia. Energię elektryczną do tej baterii, która z kolei napędza silnik elektryczny, czy też tak jak w przypadku właśnie Gier H2, bezpośrednio ten wodór spala się w cylindrach. W jednym i w drugim przypadku nie ma mowy o żadnych spalinach, tam po prostu produkowana jest woda, czy to w formie pary, czy to w formie już właśnie cieczy, jak w przypadku elektryka, więc jest to najczystszy możliwy transport. Na dodatek elektryki są siłą rzeczy też dużo cięższe, więc ten tłokowy napęd spalinowy z wodorem. To jest po prostu pozostanie w tym, co kochamy w motoryzacji spalinowej, ale czystej, bo będzie i mniej pyłu z klocków, i mniej pyłu z opon, jeżeli będziemy mieli samochód spalinowy na wodór, niż w pełni elektryczną baterię ładowaną z gniazdka czy też nawet takiego elektrycznego Miraja. I powiedzmy, co jeszcze Jucha Kankunen powiedział. Sama Toyota, oczywiście, też w osobie prezesa Akio, mówiła na ten temat bardzo dużo pochlebnych rzeczy. Ale Kankunen, jak to Cancunen, jak to zawodnik, kierowca rajdowy, który to czuje, od tej właśnie fizycznej strony, siedzenia za kółkiem, nie wiem, co się wydarzy, ale to na pewno jest jedno z rozwiązań. Rajdy są zbyt długie dla w pełni elektrycznych samochodów, poza tym są one nadal za ciężkie i nie wydają dźwięku. To jest właśnie kwintesencja rajdów, kwintesencja finów, tak jak Latwala, tak Kankunen podkreśla dźwięk, to jest podstawa. Jeśli jednak mamy czyste paliwo, no to może to jest właśnie przyszłość rajdów. To mi się bardzo podobało, chciałem Wam koniecznie o tym powiedzieć. A teraz przechodzimy do polskich tematów, polskiej tematyki. Z WRC na dzisiaj wystarczy. Polska tematyka. Zaczynamy od nowych barw Kajtana Kajtanowicza i Maćka Szczepaniaka. Na początku tygodnia poznaliśmy nowe barwy srebrno-czarnej Fabi. Nie będzie na niej już logo Lotosów w związku z połączeniem naszych dwóch petrochemicznych gigantów. Na Fabie Kajty od teraz będzie naklejane logo Orlenu. Zatem mamy, można powiedzieć, dwie załogi Orlen teamu w WRC Kajtę z maćkiem i Miko z Szymonem, Pozostałe części malowania tej Fabii Kajetanowicza nie ulegają zmianie. No i jest to na pewno dla niego samego duża zmiana, bo z Lotosem był związany przez 10 lat od czasów mistrzostw Polski, zatem bardzo, bardzo długi okres. No de facto tam pewnie się wiele nie zmienia, no bo to nadal jest Lotos tylko w tym momencie już przebrandowany na Orlen. Pozostając dalej w tematach sukcesów Polaków, bo tu trzeba powiedzieć o tym, że to jest wielki sukces. Hubert Laskowski w tym roku pilotowany przez Michała Kuśnierza zdobył Tytuł mistrza Łotwy w klasie RC3, czyli właśnie tym swoim samochodem Fordem Fiesta Rally 3, to jest duży sukces kolejny nastoletniego kierowcy naszego polskiego, który no, zmierza myślę w kierunku tego, żeby pójść jeśli do RSMP, no to do mistrzostw Europy na pewno już w najbliższych czasach, pewnie jeszcze nie w przyszłym roku, ale już w 2024 na pewno. Pozostając jeszcze w klimatach znowuż rajdów teraz w Polsce, no to ogłoszony został harmonogram rajdu Wisły, rajdu, który po siedmiu latach wraca do RSMP. Jest to jeden z bardziej klasycznych, bardziej kultowych rajdów w Mistrzostwach Polski. Jeden z rajdów, który miałem okazję tylko raz tak naprawdę śledzić jako kibic jeszcze w latach 90. ale no, Salmopol, te wszystkie miejsca kultowe zdecydowanie. One wracają w rajdzie Wisły, która akurat przez Sam Salmopol w tym roku nie pojedzie, natomiast będzie kilka innych kultowych OS-ów tego rajdu. Łącznie będzie 10 prób o długości 118 km. W sobotę, w piątek, będziemy mieli odcinek testowy i 4 próby. W sobotę 6 kolejnych prób, co jest istotne. Będą 3 pętle po dwie próby, zatem każdy OS będzie trzykrotnie jechany. To jest gratka dla kibiców, którzy mogą po prostu przyjechać w na OS, siedzieć tam cały dzień, grillować, cieszyć się rajdem, cieszyć się rajdówkami, cieszyć się hałasem, bo to jest potrzebne podstawa w rajdach jeszcze w górach dodatkowo potęgowanym przez otoczenie, przez przyrodę. No a teraz przejdźmy do rajdu Barum. Rajd Barum, czyli zeszło weekendowa odsłona ERC. Rajd Barum, który już dziesięciokrotnie do tego momentu wygrał Jan Kopecki. Jan Kopecki też pokazał, że będzie się liczył w tegorocznej Barunce. Bo Janek z Janem Hałoruszkiem wygrali odcinek kwalifikacyjny i wygrali też wieczorny odcinek w Zlinie, zaznaczając swoją dominację na tym rajdzie i chęć kolejnego odniesienia, kolejnego zwycięstwa. Tam na tym superkrętym, fajnym odcinku dla kibiców w centrum Zlina coś fantastycznego, byli o 1,4 szybsi od całej reszty świata. Reszta rajdu, czyli sobota i niedziela, przebiegały pod znakiem bardzo zmiennej pogody. Praktycznie większość rajdu padał deszcz, było bardzo dużo błota. Miejscami momentami tylko przesychało, momentami. I chodziło o słońce, ale generalnie była paskudna, paskudna pogoda, bardzo trudne warunki i bardzo szybko o tym się przekonać zaczęli kierowcy, bo już na poranny Moesie. Z trasy wypadali, Filip Maresz, Simon Wagner, Krescent 360. -tki. I tym sposobem błędów najmniej wykonał Miklosz Somos, pilotowany przez Attila Nagiego. Oni wygrali pierwszy OS, ale już od OS-3 i 4, czyli 2 i 3 soboty, kopecki z halauszkiem nie dali rywalom złudzie, złudzeń co do tego, kto będzie najszybszy. I po pierwszej pętli za nimi byli Cajs, Stysińskim i Brezik Krajacem. Zmienne warunki OS-3, czyli tego środkowego os pętli, przyniosły dwa duże. Dzwony. Po pierwsze z trasy wypadł Tom Christensen z Andreasem Johanssonem, czyli liderze RZMP. po drugie, świeżo koronowani mistrzowie Europy Efren Larena z Salom Fernandez również wypadli z trasy dość mocno, rozbijając swoją Fabię o drzewo. Na tyle mocno, że zostali przewiezieni do szpitala. Spędzili tam dwa albo trzy dni, dokładnie nie wiem, natomiast już są ze szpitala wypisani, jak poinformowani na swoich social mediach. Po południu Kopecki wygrywa dwa z trzech OS-ów, trzeci dla Cajsa, i po drugim dniu to właśnie Cajs jest za swoim krajanem niemal pół minuty już mając przewagi, właśnie straty do Kopeckiego, a podium kompletuje trzecia czeska załoga Filip Maresz radowanym buchom. Niedziela otwarcie niedzielne dla Simona Wagnera z Geraldem Winterem. Oni bardzo chcieli powalczyć o podium. W tym rajdzie kolejne oesy dla Maresza, a ostatni w pętli dla kenatorna z kaurofanasim, którzy to wracali już w systemie Super rally, więc ten ich wynik no, tylko liczy się do statystyk na klasyfikację ogólną rajdu nie miał wpływu. Nie zmienia to faktu, że kopecki po pierwszej niedzielnej pętli ma już 40 sekund przewagi i z podobną w zasadzie przewagą dojeżdża do mety. Natomiast bardzo blisko było dwóch jego krajanów, Maresz, Czajs i właśnie Wagner, którzy walczyli o drugie i trzecie i czwarte miejsce. Ostatecznie to Czajs był przegranym, bo pędząc po to swoje drugie miejsce, chcąc je wywydrzeć Mareszowi, popełnił błąd, złapał kapcia i spadł na czwarte miejsce. Zatem ostatecznie Filip Maresz, który na dwóch ostatnich os przegrywa z Wagnerem. Wygrywa ostatecznie z nim w Generalce o 1,7 sekundy, zajmując drugie miejsce. Wagner jest trzeci. No a Cais musi się cieszyć z czwartego miejsca i to naprawdę musi się cieszyć, bo niewiele brakowało i tego czwartego miejsca by nie miał, bo wiem jak sędziowie odkryli na jednym z kompletów OFON, w którym Cais wyjechał z serwisu, nie było oznaczenie FIA. Nie było tego oznaczeń, bo zdaruje jeden z mechaników. Miało to na celu zmylenie rywali, jaką mieszankę wzięli. Pomijam już to, że taka gierka no ma jakieś tam swoje uzasadnienie, ale jest to ewidentne niedopatrzenie regulaminowe. W związku z czym, Eric Zajs z Peterem Tessińskim zostali zdyskwalifikowani z wyników rajdu Barum w zawieszeniu na rok. W ogóle z jakiejkolwiek rundy mistrzostw Europy przez rok będą mieli ważną, zawieszoną dyskwalifikację w razie powtórzenia się podobnego wyniku. No i otrzymali 5000 euro kary za to dłubanie przy oponach, bo zostało to potraktowane jako próba oszustwa. Myślę, że zresztą słusznie, skoro regulamin mówi o tym, że znaczniki na oponach mają być, to mają być. Na koniec rajdu Barum jeszcze warto powiedzieć o tym, że FIA nie tylko na Cajsa nałożyła karę. 2000 euro kary muszą też zapłacić organizatorzy Barumki, czyli Czeski Automobil Klub, dlatego że przyjmowali zgłoszenia do rajdu bezwpisowego. To rzutuje źle na wizerunek FIA, takie jest uzasadnienie. W związku z tym 2000 euro kary. Rok temu podobną sytuację też wykryto, natomiast wtedy nie stanowiło to żadnego problemu, dostali ostrzeżenie. Tym razem Simone Tempestini był przykładem takiego zawodnika, który przysłał zgłoszenie. Nie Wpis, nie wpłacił z wpisowego, ostatecznie nie wystartował. No jest to strata dla organizatorów tam tych paru tysięcy euro, które to wpisowe wynosi. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to trochę dziwna procedura, żeby przyjąć zgłoszenie tak naprawdę bez wpisowego. Rozumiem, że tutaj liczy się czas, rozumiem, że chodzi o to, żeby przyciągnąć jak najwięcej nazwisk, ale jak są przepisy, no to są przepisy. I tak, puchary rozdane, warunka za nami. Kopecki po raz jedenasty, po raz dziesiąty w oficjalnej tej klasyfikacji RC, po raz jedenasty w sumie, no bo raz wygrał samochodem w WRC, kiedy już te w Urce nie były klasyfikowane w Mistrzostwach Europy. Jedenasty raz Kopecki wygrywa Barum. Jak sam mówi, te ilości zwycięstw nie mają znaczenia, bo to zwycięstwo było dla niego bardzo, bardzo trudne z uwagi na te warunki drogowe, z uwagi na silną konkurencję. Natomiast ja Wam powiem tylko tyle, że sobie myślę, że szkoda, że ostatecznie WRC pojechało na IBR, a nie przyjechało do Czech, bo gdyby Barumka została w tym roku rundą Mistrzostw Świata z tymi arcytrudnymi warunkami, arcytrudnymi odcinkami specjalnymi, może Kopecki jako taki arcydominator dostałby. Rally One do dyspozycji na ten rajd. Może Hyundai, może M-Sport podstawiłbym mu pumę. Ja przypuszczam, że pewnie by się skończyło na pumie Rally One. No i pomyślcie, jakby to super było, żeby zobaczyć naszych południowych sąsiadów pędzące samochody Rally One I jeszcze z lokalnym kierowcą, który jest dominatorem absolutnym tej rundy. No teraz możemy sobie tylko o tym pogdybać. Szkoda, że to się Czechom nie udało, bo też mieli przecież takie e, aspiracje. Wyniki barum z kolei mogą sprawić, a właściwie nawet te rzeczy, które strzegnęły się już przed barum, że runda Mistrzostw Europy Finałowa na katalońskich asfaltach, połączona z WRC, będzie miała wyjątkowo słabą obsadę, bo w, skoro, jest, jak sobie pomyślimy nad tym w ten sposób, no to mamy rozdane w zasadzie tytuły w Mistrzostwach Europy, nie ma już o co walczyć. Jest połączona runda, gdzie większość kilometrów jest pokrywających się. To w takim razie, zamiast jechać w tym rajdzie w ramach Mistrzostw Europy i odpuścić tylko kilka s to może lepiej zapłacić te parę złotych, parę euro więcej wpisowego i pojechać już pełen dystans rundy WRC. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby pojechać pełen dystans rundy WRC i pewnie wielu zawodników tak właśnie zrobi. To będzie się wiązało z tym, że na WRC będziemy mieli więcej samochodów, Rally 2 na rundzie Mistrzostw Europy obsada będzie pewnie w Katalonii słaba. O tym oczywiście opowiem Wam już będąc na miejscu, natomiast jeszcze na koniec jedna wiadomość. Otóż Igor Widłak z Danielem Dymurskim zostali Mistrzami Europy w klasie ERC3. Dla Daniela Dymorskiego jest to drugi triumf w Mistrzostwach Starego Kontynentu. W 2016 został mistrzem Europy ERC-2, pilotując wówczas Wojtka Huchałę, również mistrza. Polski. No i to jest wszystko, co miałem przygotowane dla Was w tym tygodniu. Wydawało mi się, że nie będzie tego dużo, że w zasadzie omówimy barum i, i to wszystko, a okazało się, że sporo tych tematów się zebrało. Mam nadzieję, że były one dla Was ciekawe. Jeśli tak pamiętajcie o kciuka w górę o subskrypcji i do zobaczenia w sobotę, bo na tą sobotę również za momencik dosłownie będę nagrywał kolejną garść moich przemyśleń na temat hybryd typu plugin. Tym razem, więc czekajcie na sobotę rano i do zobaczenia!